Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W czwartek, 22 lutego 2024 roku, premier Donald Tusk poinformował na konferencji prasowej w Warszawie, że w tym samym dniu, że w ciągu właściwie najbliższych godzin, przejścia graniczne z Ukrainą oraz określone, wskazane przez rząd. Odcinki dróg, torów kolejowych mają zostać wciągnięte na listę infrastruktury krytycznej, czyli mają zostać objęte szczególną ochroną w celu, jak to, jak to określił, pełnej przepustowości transportom wojskowym i tzw. pomocy humanitarnej dla Ukrainy. No, oczywiście to spotkanie z mediami odbyło się. W związku z trwającymi protestami polskich rolników, protesty objęły praktycznie całą Polskę i właśnie w kontekście tych protestów premier Tusk poinformował, że kluczowym zadaniem dla państwa polskiego, dla jego rządu ma być zapewnienie pełnej przepustowości na granicy polsko-ukraińskiej. Polsko no tutaj Szanowni Państwo trudno, trudno nie zauważyć i nie powiązać kilku faktów. To, że zostaje przejścia, to że przejścia graniczne z Ukrainą zostają wciągnięte na listę infrastruktury krytycznej w związku z potrzebą jak to określił tusk. Zapewnienia tej przepustowości to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest kwestia pewnej prowokacji, która odbyła się podczas tych protestów rolników. I trudno, trudno nie powiązać tego, nie zobaczyć tej koincydencji. Sytuacja, w której Dwa dni wcześniej, we wtorek, 20 lutego, czyli po na początek ogólnopolskiego protestu rolników w Gorzyczkach, w miejscowości Gorzyczki na autostradzie A1. To jest woje... Gorzyczki, to województwo, to województwo Śląskie. Pojawił się ciągnik, na którym umieszczono flagę Związku Radzieckiego tak, czerwoną flagę z sierpem i młotem. No i z napisem wzywającym prezydenta Federacji Rosyjskiej do tego, żeby żeby cytuję zrobił porządek z Ukrainą, Brukselą i z naszymi rządzącymi koniec koniec cytatu. Koniec cytatu. Policjanci mieli zatrzymać kierującego ciągnikiem, ustalić jego tożsamość, prawda, i, tutaj, i tak dalej i tak dalej, zrobić dokumentację wideo. Oczywiście okazało się, że na Tuż przed tym ciągnikiem znaleźli się bardzo szybko fotoreporterzy, mediów mainstreamowych, wszystko szybko nagłośniono, i dwa dni później premier, premier Tusk ogłasza. No, dociśnięcie śruby, tak, dokręcenie śruby, i właściwie dopuszcza w tym momencie możliwość rozwiązań siłowych, no bo rzeczywiście wprowadzenie, wciągnięcie na listę infrastruktury krytycznej przejść granicznych na granicę z Ukrainą, niektórych odcinków drogowych, torów kolejowych, będzie oznaczało to, że jeżeli ktoś tam pójdzie zrobić protest albo będzie chciał tam kamerować, filmować, robić zdjęcia. No to zostanie aresztowany, zostaną, zostanie zastosowana wobec niego siła, tak zwane środki przymusu bezpośredniego, kontrola operacyjna służb, i tak dalej, i tak dalej. To przy. Tych nastrojach społecznych, tych rozgrzanych nastrojach społecznych, sprzeciwie wobec wprowadzania Zielonego Ładu, sprzeciwie wobec importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, no może powodować sytuacje, że będą, będzie dochodzić do różnego rodzaju starć, napięć społecznych i tak dalej, i tak dalej. Widać tutaj, że premier Tusk kontynuuje tę politykę, którą zapowiedział podczas swojej pier pierwszej wizyty w Kijowie, pierwszej w tym roku, gdzie powiedział, że Priorytetem dla jego rządu będzie pomoc dla Ukrainy, że Polska ma produkować jeszcze więcej broni, jeszcze więcej amunicji, aby wspierać Ukrainę. No i widać, że absolutnym priorytetem dla, dla władzy staje, staje się nie interes polskich rolników, nie interes polskich przedsiębiorców, przewoźników, transportowców, polskich konsumentów, ale wspieranie Ukrainy. To oczywiście nie dzieje się od tak, to wszystko jest wynik, tak jak wielokrotnie powtarzałem, głębokiego podporządkowania polskiej polityki zagranicznej interesowi Stanów Zjednoczonych. To jest istota problemu. To nie jest kwestia woli takiego czy innego rządu, bo przecież widzimy, że doskona, doskonale to jak w Soczewce, że ten, ten rząd kontynuuje politykę poprzedniego, jeśli chodzi o kwestie, kwestie Ukrainy, jeśli chodzi o bezwarunkowe wspieranie tego, tego, tego państwa. No niestety widzimy tutaj bardzo mocno rosnącą retorykę prowojenną. Ta cała sytuacja wygląda nieco jakby jak, jak chęć zademonstrowania stronie amerykańskiej, że wszystko jest pod kontrolą, że rząd bardzo gładko sobie poradzi z protestem rolników, że będzie kontynuowana bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy. To wszystko dzieje się przed marcową wizytą prezydenta i premiera. W Stanach Zjednoczonych widać, że politycy w Warszawie starają się zrobić jak najlepsze wrażenie na stronie amerykańskiej przed tą wizytą w Waszyngtonie. Oczywiście, tego typu polityka, tego typu postawa wasalna i wobec Waszyngtonu, i wobec Kijowa jest w mojej ocenie absolutnie sprzeczna z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym. Uważam, że zaprzestanie pomocy i wojskowej, i finansowej. Dla Ukrainy leży w głębokim interesie państwa polskiego, polskiego społeczeństwa, podobnie jak nałożenie pełnego embarga na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, tak aby chronić polski rynek, chronić interes polskich, nie tylko rolników, ale po prostu wszystkich nas jako konsumentów tutaj w Polsce. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.